Jeżeli chcesz zrobić sprytne dania na świąteczny stół, koniecznie zostań do końca. Aby kurczak był wyjątkowy, potrzeba żeliwnej brytwany. Ja mam tutaj od Chassera. Doskonale zatrzyma i rozprowadzi całe ciepło. Na sprót brytwany wlewam 2 łyżki oliwy. Następnie z warzyw buduję chmurkę dla kurczaka. Daję młode ziemniaki, marchew, główkę czosnku, warzywa posypuję ziołami prowansalskimi i dokładnie mieszam. To danie jest sprytne i łatwe, ponieważ wszystko robimy w żeliwnej brytwanie. Warzywa, czosnek mam już mieszane. Aby nie brudzić kolejnych naczyń, włożę teraz do brytwany całego kurczaka. Zobaczcie, jak idealnie pasuje. Teraz delikatnie poleję go oliwą, wysmaruję i obficie posypię przyprawami. Majeranek, podstawa do dobrego kurczaka. Słodka papryka, odrobina ostrej papryki i teraz dokładnie przyprawy wmieszam, wtłoczę właśnie naszego kurczaka. Sól, pieprz to podstawa każdego dania. Pamiętajcie, aby dodać świeżych ziół. Ja używam gałązki rozmarynu, a także liści laurowych. Aby kurczak był soczysty i świeży, obłożę go teraz plastrami świeżej południowej cytryny. Tak przygotowany kurczak teraz zakrywam górną częścią brytwany i wkładam do pieca na około 1,5 godziny. Podczas pieczenia będę go podlewał cały czas sokami, które się wytworzą, a będzie się piekł w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Biała kiełbasa kojarzy się jednoznacznie ze świętami wielkanocnymi. To danie może być na śniadanie, na obiad lub na kolację. Na spód żeliwnej patelni wylej odrobinę oleju. Następnie ułóż poduszkę z cebuli. Następnie dodaj cząstki polskiego dobrego jabłka. Kiedy mamy gotową podstawę, układamy królową naszego dania, czyli białą kiełbasę. W sam środek włóż połowę główki czosnku. Koniecznie przypraw majerankiem. Sól, pieprz jak najbardziej. Całość udekoruj gałązką rozmarynu. Tak przygotowane danie wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni na około 30 minut. Po tym czasie podawaj od razu gorące, najlepiej ze świeżo tartym chrzanem. Nie wiem, czy wiecie, że świąteczna rzeżucha nie tylko służy do dekoracji. Możemy zrobić z niej pyszne pesto rzeżuchowe. Wyhodowaną rzeżuchę wycinamy z waty. Wkładamy do wysokiego naczynia. Dodajemy garstkę orzechów włoskich. Łyżeczkę wędzonej papryki słodkiej. Sok połowy cytryny, a także ząbek czosnku. Sól, pieprz i olej. Najlepiej z pestek winogron, ponieważ jest bez smaku. Całość blendujemy. Tak przygotowane pesto jest idealnym dodatkiem do różnych sałat. Zobaczcie, 3 proste przepisy. Ach, tu pachnie cudownie i te święta będą sprytne, łatwe i przyjemne. Zdrowych, pogodnych świąt. Do zobaczenia!